Witam serdecznie wszystkich hodowców. Puściłem właśnie samiczki, żeby se polatały. No taka pogoda trochę mglista dosyć nie jest, ale no pochmurno. No co zrobić, teraz przeważnie takie pogody, ale na plusie. Także no puściłem samiczki, żeby sobie polatały. Powchodzą, zaraz puszczę samczyki. No dzisiaj mamy nowy rok, hodowcy. Dzisiaj mamy nowy rok 2022, 1 stycznia. Także nagrywam ten filmik. Przede wszystkim z tego powodu chciałem wam życzyć najpiękniejsze życzenia noworoczne, życzenia szczęścia, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak to mówią, w całym tym roku, zwycięstwa przede wszystkim w naszym sporcie. Tak jak wiadomo, każdy chce coś ugrać, każdy chce być mistrzem, każdy chce zwyciężyć w lotach i dla każdego nowy rok to jest właśnie okazja do spełnienia, zrealizowania swoich tych marzeń. Także życzę tego każdemu. No oczywiście wiedząc, że już jak większość z was przyjęła Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że On 2000 lat temu umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, jesteś dzieckiem Bożym, przyjacielu. Jesteś dzieckiem Bożym i Słowo Boże mówi, że stare rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe. Tak jak można powiedzieć, ten stary rok 2021 przeminął. Wczorajszy dzień, który był ostatnim dniem tego roku, już przeminął, już się nie wróci więcej. I tak samo jest z sytuacją duchową człowieka, który oddał życie Jezusowi. Stare rzeczy przeminęły. Słowo Boże mówi, że Bóg usunął stare kamienne serce, a dał nowe, mięsiste serce. I Słowo Boże mówi, że po prostu wszystko, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Przeminęło stare. Stare to jest również wczorajszy dzień. W tym roku też wczorajszy dzień. Możesz myśleć nieraz, a ja tyle złego zrobiłem. Nie wiesz, co ja złego zrobiłem. Te aborcje, te wszystkie rzeczy. Być może jakieś... Każdy wie, co złego zrobił, czym go diabeł dręczy. Być może kogoś skrzywdziłeś. Być może kogoś okradłeś. Być może no wielkie rzeczy. I może masz takie potrzepty, że no Bóg mnie nie kocha, bo ja się nie zasługuję na to. Przyjacielu, stare rzeczy przeminęły. Wszystko stało się nowe. Słowo Boże mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, nie ma dla ciebie, przyjacielu, żadnego potępienia. Tak wielka jest Boża miłość po prostu, że On wymazał wszystkie twoje grzechy, które popełniłeś, które popełniasz i które jeszcze popełnisz, przyjacielu. I tak naprawdę nie będziesz musiał już nawet chodzić do spowiedzi, do gościa za kratki, opowiadać mu o swoich grzechach, ponieważ tak wielka i oczyszczająca jest krew Jezusa, że ona zmazała wszystkie twoje grzechy, przyjacielu. Jeśli w to wierzymy, będziemy doświadczać tego nowego życia, które Bóg ma dla nas, przyjaciele. Ja też tego doświadczam. Słowo Boże mówi, że Bóg cię wyrwał z mocy ciemności, a przeniósł do królestwa chwały swojego Syna umiłowanego. Wcześniej byliśmy pod mocą ciemności, czyli pod mocą po prostu tego złego ducha, który teraz działa w synach opornych. To jest ten duch, który po prostu Adam zapoczątkował w raju, gdy zgrzeszył i po prostu duch Adamowy, sprzeciwiający się Bogu. Gdy rodzisz się na nowo, przyjacielu, gdy wyznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie jesteśmy już prawem tego ducha. Zmieniło się panowanie w naszym życiu. Jesteśmy pod panowaniem Jezusa. On jest na twoim, On przebacza, On odpuszcza, On chroni, czuwa, strzeże i to jest najważniejsze. I tak jak te życzenia, przyjaciele, się życzy każdemu zdrowia, szczęścia, pomyślności, także tylko wtedy, jeśli oddamy życie Jezusowi, mamy tą pewnik, że mamy zdrowie, mamy szczęście, ponieważ Słowo Boże mówi, że do czego przyłożysz swoje ręce, będziesz miał w tym powodzenie, czy to biznes, czy to po prostu gołębie pocztowe, czy to cokolwiek by nie było, po prostu twoja praca, może twój nowy związek, małżeństwo, wychowywanie dzieci, do czego przyłożysz ręce, w tym będziesz miał błogosławieństwo. To jest obietnica Boża, przyjacielu. Tak jak wierzymy, że Jezus oddał życie za ciebie i zmartwychwstał za twoje grzechy, tak samo wierzymy, że te obietnice są po prostu adekwatne teraz w nowym królestwie, w królestwie Bożym dla nas, no nie? Wierzymy i wyznajemy. To jest coś takiego, jak kiedyś, pamiętaj, ludzie nieraz wierzą, piątek 13, wierzysz, że coś ci się złego stanie, no i wyznajesz to, no nie? Każdemu mówisz, idziesz gdzieś tam do kolegów, tu, tam, o, dzisiaj jest piątek 13, dzisiaj coś złego mi się wydarzy. I często tak masz, ponieważ słowa mają moc. Ty wierzysz coś i wyznajesz. Podobnie, przyjaciele, jest w Królestwie Bożym, gdy wierzymy na przykład w Boże obietnice, że to, czego przyłożysz ręce, to ci się powiedzie. Bierzesz tą obietnicę i wyznajesz po prostu. Będziesz miał w tym powodzenie. Ja na przykład jadę gdzieś samochodem w jakąś podróż, ja wyznaję, zgodnie
ze Słowem Bożym, że Pan mnie chroni od złego, czuwa nad moim życiem. On posłał swoich aniołów, strzegą mnie na wszystkich moich drogach, no nie? Do czego przyłożę ręce, to obfituję, wyznaję to i to mam zgodnie ze swoją wiarą w moim sercu i zgodnie z wyznawaniem tego oczywiście. I tak jak już mówiłem, stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. Nie ma dla Ciebie, przyjacielu, żadnego potępienia. Po śmierci idziesz do nieba, masz zwycięskie życie i to jest dobra nowina. Dobra nowina, przyjaciele, także rok się nowy zaczął. Życzę spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich pragnień każdemu, kto wierzy. Oczywiście w Bogu są te marzenia tylko spełniane w pełni radości, no bo bez Boga no możesz mieć te marzenia, możesz być bardzo bogatym człowiekiem, ale co z tego, jak będziesz miał niepokój w sercu, będziesz zdepresjonowany, wstawał po prostu, będziesz miał niepewność jutra, nie będziesz wiedział, jak umrzesz, gdzie spędzisz wieczność, no i po co ci to, człowiek? Po co mi takie bogactwo, jak ja mam taką niepewność? Ja wolę mieć pokój w sercu, wierzyć, że Bóg jest ze mną, że On mnie chroni, czuwa, strzeże i jeszcze prócz tego po śmierci idę do nieba. To jest najważniejsze, przyjacielu. Także tego Wam życzę. No samiczki sobie, Wam powiem szczerze, latają. Samiczki sobie latają. Jastrząb na razie nie atakuje, Wam powiem, chociaż tu jestem dobrze przygotowany na niego. Arsenał w pogotowiu, jakby tu się pojawił, to oczywiście przegnamy oczywiście od razu. No i gołąbki latają. No patrzymy, zaraz samiczki powchodzą. Puszczam samczyki. Od 1 lutego, Wam powiem szczerze, jak zwykle puszczam w pary, jeśli oczywiście zima się nam nie zrobi. To wpuszczam w pary 1 lutego, także pierwszy ląk młodych jak co roku do sprzedania, pierwszy ląk młodych cały, także telefon jak zwykle 698-903-990. Przyjaciele, dzwonić, zamawiać, zeszycik czeka, będę zapisywał zamówienia, jakieś pytania, coś tego, jestem do dyspozycji, jestem dla Was, pozdrawiam, dobry lot.